Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. I oczywiście, jak już widzicie, dzisiaj krótki odcineczek z prezentacji kolejnej porcji modów. Na start mamy rozsiewacz Sipme. Trójki brony, jakby ktoś chciał na polskie gospodarstwo, takie jeszcze zarzucone oponami, żeby dociążyć. Też bardzo, bardzo popularny sposób na polskich gospodarstwach, takich mniejszych, gdzie jednak jest budżet ograniczony i nie można zainwestować w nowszy sprzęt, ale i tak mają swój klimat, bardzo ładnie wyglądają. Każda z broń osobno chodzi na tym łańcuchu, można powiedzieć, buja się, więc nie są to jakoś sztywno umocowane i takie totalnie bez sensu, więc jak najbardziej polecam. I można powiedzieć, gwiazda odcinka, Massey Ferguson 255, czyli można powiedzieć inaczej, Ursus 3512, jak wiadomo, produkowany w Polsce na licencji, więc prawie identyczny z polskim Ursusem 3512. Tutaj mamy tylko kabinę bardziej taką od 60, trochę to dziwnie wygląda, natomiast można powiedzieć, ma swój klimat. Bez kabiny może by tak troszkę dziwnie wyglądał, ale i tak jest ładnie. No cóż, to wchodzimy i wam usłyszycie, jak on, jak silnik pracuje. Jest nawet fajne dźwięki. Brony, nie wiem, sprawdzimy, czy zadziałają w polu. Chyba zboże powinno się dać zabronować. Taki krótki odcinek tylko z tych trzech modów, bo za dużo czasu nie mam, a jeszcze chcę nagrać Bizona, bo wyszła aktualizacja do Bizona, akurat jest Bizon z sieczkarnią, więc już czym prędzej chcę go nagrać. Ale jak widać, wszystko ładnie pracuje. Jest animacja takiej ziemi, jakby wam to powiedzieć, podrzucanej przez te brony, więc naprawdę wszystko ładnie działa. Taki akurat krótki odcineczek na szybkiego robiony z tych trzech modyfikacji: rozsiewacz do nawozu, brony i Ursus, bo w komentarzu mnie prosiliście, żeby wam właśnie zaprezentować jakiś taki mniejszy ciągnik na polskie gospodarstwo, który ma mniej koni mechanicznych, nie jest jakimś takim potworem i jest też spotykany na polskim gospodarstwie, więc macie też, czytałem, gdy pobierałem tego Ursusa Massey Fergusona dokładnie, że będzie aktualizacja jego, będą poprawki, więc jeśli będziecie chcieli, to wam też zaprezentuję, jak już wyjdzie w następnej wersji ten Massey Ferguson. Oczywiście zachęcam do łapki, jeśli wam się podobają mody, napisania w komentarzu, czy chcecie filmik, gdy już wejdzie następna wersja tego Massey Fergusona, i udostępnienie na Facebooku, żeby też inni wasi znajomi z farminga mogli zobaczyć i pobrać sobie tą modyfikację. Się z wami żegnam i lecę nagrywać odcinek z Bizonem. Na razie.